Nazywam się Agata Wiśniewska. Jestem psychologiem i współpracuję z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Zostałam poproszona o nagranie kilku słów na temat tego, co dotyczy w sumie nas wszystkich, czyli aktualnej pandemii i tych wszystkich trudnych rzeczy, które są z nią związane. Chciałabym też podzielić się z Wami kilkoma poradami odnośnie tego, co można zrobić, żeby poczuć się trochę lepiej. Bo faktycznie sytuacja jest nowa i mocno nietypowa. Ludzkość od wielu lat nie doświadczyła podobnej sytuacji i możecie też zauważyć, że każdy reaguje trochę inaczej. Są osoby, które reagują o wiele większym lękiem, boją się o przyszłość swoją i swoich bliskich. Są osoby, które reagują bardziej taką złością i mają już dosyć tego zamknięcia i tego, co się aktualnie dzieje. Są też osoby, które reagują takim o wiele większym smutkiem i one szczególnie doświadczają tej izolacji społecznej i braku kontaktu z innymi ludźmi. Ale niezależnie od tego, do której grupy należymy, wciąż pozostaje pewna grupa stresorów, która dotyczy nas wszystkich. Pierwszym z nich jest taki najbardziej oczywisty i generujący lęk temat, czyli lęk przed chorobą i tym, że zachorujemy. Bo szczególnie wśród osób, które przewlekle chorują, czyli są w tej grupie takiego trochę większego ryzyka, ten lęk może się pojawić. To, co może pomóc nam go okiełznać, to zadanie sobie prostego pytania, a brzmi ono, co mogę z tym zrobić? No bo musimy oddzielić dwie rzeczy, takie jak na przykład, nie wiem, te, które pozostają w naszej strefie wpływu, czyli ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi, maseczki, dbanie o siebie, a od tych, nad którymi wpływu zupełnie nie mamy, czyli chociażby nie wiem, decyzjami politycznymi, ogniskami choroby i tym wszystkim, o czym dowiadujemy się z mediów. Bo tutaj, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się o to martwić, ile energii w to poświęcimy, no to niewiele to zmienia w naszym życiu, w przeciwieństwie do tych rzeczy, na które wpływ mamy. Więc warto rozróżnić, gdzie mogę coś zrobić i w tym obszarze postarać się coś zrobić. Kolejnym takim dużym stresorem, który może się pojawiać, jest nadmiar informacji, jeżeli już mówimy o mediach. Ponieważ media mają to do siebie, że bardzo lubią straszyć swoich odbiorców. Co za tym idzie, kiedy my przeżywamy więcej lęku, więcej korzystamy z serwisów informacyjnych, tak jakby ten zbieranie informacji miało nas przed czymś uchronić, co zupełnie się nie dzieje. Możecie zauważyć, że po dłuższym takim okresie surfowania w internecie to, czego doświadczacie, to po prostu podwyższony poziom lęku. Więc postarajcie się, choć wiem, że jest to trudne do powstrzymania się, to sprawdzenie informacji raz lub dwa razy dziennie będzie zupełnie wystarczające. A zobaczycie, że ten poziom lęku, który odczuwacie związanego z chorobą i z sytuacją ekonomiczną na świecie, troszeczkę się obniży. Trzecia rzecz, którą możemy zaobserwować, szczególnie u osób, które dużo korzystają z serwisów takich społecznościowych, no jest jednak presja związana z tematem wykorzystania czasu. Możemy obserwować to, że jest mnóstwo oferowanych nam aktywności, od zajęć sportowych, zawodowych, rozwojowych. Pamiętajcie jednak, nie czujcie wyrzutów sumienia, jeżeli po prostu chcecie odpocząć. Te czynności mają przede wszystkim sprawiać nam przyjemność. I wybierzcie to, co jest dla Was o wiele bardziej interesujące, a nie zarzucajcie się dużą presją związaną z tym, że nie robicie czegoś. Spokojnie, to nie ucieknie. Kiedy będziecie na to gotowi, będziecie mogli się tym zająć. Innym takim czynnikiem, który definitywnie też budzi dużo emocji, są relacje z innymi ludźmi. Bo z jednej strony mamy osoby, które są utknięte w domu, z dużą ilością członków rodziny, dzieci, szkołą online. No, siłą rzeczy znalezienie przestrzeni w tych warunkach jest bardzo trudne, ale warto ją szukać. Warto szukać chociaż jakiejś części zajęć, która sprawi, że poczujemy się trochę lepiej i trochę odizolowani od tego, co dzieje się dookoła nas. Drugą grupą, która też bardzo przeżywa, ale na zupełnie inny sposób to, co dzieje się aktualnie, są osoby, które mieszkają samotnie. One szczególnie odczuwają to, że nie wychodzą na zewnątrz i nie mają tyle kontaktów z innymi ludźmi. Tutaj warto byłoby poszukać jednak możliwych relacji. Mamy aktualnie dużo środków do tego. Są telefony, Skype, Zoomy i inne środki łączenia się z ludźmi. Warto też zadać sobie pytanie, czy to nie jest dobry moment na odnowienie jakichś starszych kontaktów z przeszłości z dalszymi członkami rodziny. Możliwe, że są to osoby, które tak jak my siedzą w domu i po prostu czekają na to, aż ktoś się do nich odezwie.
Warto też poszukać nie tylko wśród członków swojej rodziny, ale też na przykład na grupach, forach, na Facebooku. Tam też zbierają się grupy osób, które tak jak my poszukują kogoś i warto sięgnąć tam i zobaczyć, wykonać ten pierwszy krok, bo a nuż znajdzie się tam osoba, która też tak jak my poszukuje jakiegoś towarzystwa. Podsumowując, pamiętajcie, jakby przede wszystkim to jest totalnie okej, że czujecie dużo różnych emocji, które są związane z tą sytuacją, bo jest ona nowa, dziwna i nie ma jednego dobrego sposobu reagowania na to, co się dzieje. Pamiętajcie też, że ta sytuacja nie trwa wiecznie, że kiedyś to, czego doświadczamy teraz, będzie przeszłością. Będzie wspomnieniem, może trudnym, może czymś, może uczącym nas czegoś, ale w każdym razie wspomnieniem z przeszłości. Od siebie chyba chciałabym Wam przede wszystkim życzyć dużo siły na zmienianie to, co możecie zmieniać i poprawianie swojej aktualnej sytuacji. Dużo wytrzymałości i cierpliwości, żeby znosić to, na co za dużo wpływu nie mamy. No i chyba tej zdolności, żeby odróżnić jedno od drugiego. To, na co mamy wpływ i na to, na co wpływu nie mamy. Więc dziękuję Wam dzisiaj i do zobaczenia.